Drodzy Państwo, kończy się ten wspaniały festiwal. Spędziliśmy 3 niezwykłe dni, właściwie nie wychodząc z sal teatralnych. Chcę się podzielić 2 takimi krótkimi refleksjami, choć wiem, że czekacie Państwo na ten werdykt, ale wstrzymajcie się proszę jeszcze chwilę. 2 małe refleksje. Pierwsza. Ja bardzo dużo jeżdżę po świecie, oglądam rozmaite festiwale w rozmaitych miejscach i muszę Państwu powiedzieć, że ta sala, czy ten budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury może wzbudzać zachwyt i zazdrość wszystkich ludzi teatru i myślę, że ludzi kultury na całym świecie. To się naprawdę rzadko zdarza, żebyśmy mogli nie wychodzić z jednego budynku i właściwie co chwila oglądać w jakiejś przestrzeni inne, zajmujące, zaskakujące, bogate techniczne przedstawienia. Bardzo Państwu dziękuję za to, że mogłem po latach towarzyszenia z odległości, z dystansu i wrażkowi, że mogłem w tym roku sam zobaczyć, w jakich warunkach Państwo pracujecie. Wyjadę stąd z autobusną zazdrością i mam nadzieję, że będę mógł także tutaj wrócić. Druga refleksja dotyczy już samego festiwalu. Jak było już powiedziane, obejrzeliśmy 21 spektakli teatrów dzieci i młodzieży. I było to spotkanie niezwykłe z teatrem. Regulamin zakłada przyznanie kilku tylko nagród, ale właściwie jesteście Państwo wszyscy uczestnicy tego festiwalu, jesteście zwycięzcami. Każdy spektakl, który tu na tych scenach Suwalskiego Ośrodka Kultury został pokazany, był spektaklem, śmiało mogę użyć tego słowa, wybitny. Spektaklem całkowicie odmienny. W swojej strukturze literackiej, w swojej kompozycji, w zastosowanych środkach. A obejrzeliśmy tutaj właściwie wszystkie możliwe teatralne gatunki, jakie się spotyka dzisiaj na scenach teatralnych świata. Tak mówił na zakończenie 18. edycji Wigraszka profesor Akademii Teatralnej imienia Zelwerowicza, znawca teatru. Pamiętając o tym, że zostaliście wyselekcjonowani, że wasze spektakle zostały wyselekcjonowane spośród znacznie większej ilości zgłoszonych do konkursu, do festiwalu spektakli. Proszę, żebyście się wszyscy Państwo poczuli zwycięzcami, laureatami i nagrodzonymi na tym festiwalu. Regulamin konkursu jednak jest nieubłagany i 3-osobowe jury musiało wskazać najlepszych spośród najlepszych. W festiwalowych zmaganiach udział wzięło 21 zespołów z Polski, ze Słowacji, Litwy, Łotwy i Białorusi. Młodych artystów oceniali Marek Waszkiel, Joanna Łupinowicz, aktorka i reżyserka oraz instruktor teatralny Suwalskiego Ośrodka Kultury, a także aktor, absolwent Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Włodzimierz Ciborowski. Wśród laureatów w kategorii dziecięcej triumfy święciły teatry zagraniczne. Trzecie miejsce kategorii dziecięcej i nagrodę w wysokości 750 zł otrzymuje Teatralne Studio Drewinuka z Salikusa, Litwa za spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Drugie miejsce i 1000 złotych nagroda trafiła do Dziecięce Studio Teatralne Igra z Rezygne Łotwa za spektakl Ciekawa Baba. Pierwsza nagroda w kategorii teatrów dziecięcych trafiła do Teatru DDS Jednosmerka z Gminy Słowacka. Możemy
Po burzliwych oklaskach przyszedł czas na werdykt, na który oczekiwały zespoły młodzieżowe. Trzecie miejsce w kategorii młodzieżowej i nagrodę w wysokości 750 zł otrzymuje Teatr Chmur, studio teatralne. Warszawscy artyści pokazali spektakl System. Drugie miejsce w kategorii młodzieżowej nagrody w wysokości 1000 zł otrzymuje teatr No to co z Kraśnoka za spektakl Solidium. Laureatem pierwszej nagrody w kategorii młodzieżowej został Teatr Skriarokliai z Alipusem. I wreszcie najważniejsza nagroda. Proszę przewodniczącego jury, profesora Marka Waszkiela, o prezentację laureata Grand Prix tegorocznego Migraszka. Drodzy Państwo, to trudna zawsze decyzja wyłonienie jednego spektaklu, ale jednomyślnie podjęliśmy decyzję, że nagrodę główną, nagrodę prezydenta miasta Suwa w wysokości 2500 zł otrzymuje Teatrzyk Dziecięcy Debiucik. Debiucik to zespół młodziutkich artystów, którzy przyjechali do nas z Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. Co ważne, ta formacja nie po raz pierwszy zdobyła tutaj nagrodę. Podczas 14. edycji festiwalu zostali laureatami pierwszej nagrody. Chciałabym gorąco podziękować wszystkim zespołom, które przybyły. Chciałabym podziękować swoim kolegom i koleżankom, którzy współpracowali bardzo z nami i przyczynili się właśnie do stworzenia, do tego, że Państwo jesteście u nas i mamy nadzieję, że się dobrze czujecie. I tak, zakończona euforią zwycięzców i niezwykłym aplauzem publiczności, 18. edycja Wigraszka dobiegła końca. Kolejny festiwal już za rok.